Jeśli gadamy z kimś po hiszpańsku i powie on do nas, że coś tam juega un papel importante, to co to będzie znaczyło, że coś gra ważny papier? Czy gra papier? O co tutaj chodzi? Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. Oczywiście słowo papel, czyli dosłownie papier, ma wiele różnych znaczeń, jak wiele innych słów w języku hiszpańskim i nie tylko. Oczywiście na przykład firmar, los papeles może znaczyć to, co też po polsku, że podpisywać papiery, czyli podpisywać jakieś dokumenty. Tak to też może wyglądać, ale co znaczy jugar un papel, albo desempeñar un papel, albo hacer un papel. Tego właśnie dowiemy się w tym odcinku, także zostańcie do końca, nawet jeśli wiecie, o co chodzi, to będziemy się bawić tym jugar un papel, na przykład importante, w różnych czasach i w różnych trybach, także na pewno będzie ciekawie. Oczywiście subskrybujcie również i odwiedzajcie Instagrama i Facebooka, to po obejrzeniu tego odcinka, a my już zaraz zaczynamy. Zapraszam! Musicie wiedzieć, że w języku hiszpańskim papel to nie tylko papier ogólnie. Papel to nie tylko papier, to nie tylko dokumento, to nie tylko dokument jakiś do podpisania. Papel to też rola. W sensie rola teatralna albo rola filmowa. To też jest el papel. El dlatego, że jest to rodzaj męski. I dosłownie też możemy mówić o graniu jakiejś roli, czy o odgrywaniu jakiejś roli za pomocą czasownika jugar. Możemy powiedzieć na przykład: el actor tuvo la oportunidad de jugar el papel de villano. El actor tuvo la oportunidad de jugar el papel de villano. Czyli, że aktor miał możliwość, miał okazję zagrania roli złoczyńcy. Być może ja przez te dzieciaki z tyłu też będę miał niebawem taką okazję, taką oportunidad. W każdym razie tutaj mamy dosłownie jugar el papel de villano. Tak też może być. Bardziej stylistycznie po hiszpańsku byłoby desempeñar, nawet desempeñar, też to by było odgrywać, ale jugar też może być, też jest jak najbardziej już teraz akceptowalne. Tak to właśnie wygląda, pozwólcie mi się zająć dzieciakami. Z dzieciakami sobie już poradziłem i przestraszyłem je jak prawdziwy bidziano, ale teraz ja muszę uciekać przed deszczem. Nie wiem, czy widać to na kamerce, ale pada całkiem porządnie, z czego bardzo się cieszę, ale muszę zmienić miejsce, żeby mi wszystkie sprzęty tutaj nie zamokły. No i oczywiście, żebym ja nie zamokł od dołu. Także widzimy się za chwilę w trochę innym miejscu i zaraz wracamy do rozmawiania o papel jako o roli. Ucieczka zakończyła się powodzeniem i już jestem w nowym miejscu. Na szczęście nie była ona też nie wiadomo jak strasznie długa, dlatego że na początku siedziałem tam. W każdym razie dzieciaków też już nie ma, bo zostały spłoszone deszczem, nie tylko przeze mnie, przez takiego bidziano. Także tym się też cieszę i oczywiście cieszę się z tego powodu, że pada jak zawsze. Tutaj każda kropla jest na wagę złota, także bardzo fajnie. I tutaj będziemy mogli dokończyć mowę o tym papel. Dlaczego? Możecie się zastanawiać, powiedziałem, że stylistycznie jeszcze lepiej jest powiedzieć desempeñar albo hacer nawet un papel, dlatego, że są to formy bardziej hiszpańskie. A jugar uważa się albo za galicyzm. Za galicyzm to chodzi o to, że pochodzi z Galii, nie z Galicji, czyli z Francji, czyli z języka francuskiego i że pochodzi to od francuskiej expression albo od angielskiej expression, tak też może być, dlatego, że i jeden i drugi język ma właśnie grać rolę jakąś. A bardziej hiszpańskie formy to desempeñar albo nawet hacer un papel. W każdym razie jugar w dzisiejszych czasach jest jak najbardziej przyjmowany, jak najbardziej akceptowalny i nie ma z tym żadnego problemu, ale chciałem, żebyście wiedzieli, że są jeszcze inne opcje. Możemy ułożyć przykład adekwatny do dzisiejszej sytuacji. La lluvia juega un papel fundamental en el clima de Canarias. La lluvia juega un papel fundamental en el clima de Canarias, czyli że deszcz gra fundamentalną rolę w klimacie
de Canarias, czyli Kanarów. Tutaj możecie się zastanawiać, dlaczego nie jest de las Canarias. Też by tak mogło być, ale bardzo często ten artikuł się omija i myśli się o tym jako o regionie, nie jako o Wyspach Kanaryjskich. Jeśli myślimy o Las Islas Canarias, to oczywiście by było Las Canarias, ale bardzo często jako comunidad autonoma jest po prostu Canarias i używa się tego albo bez niczego, albo też bardzo często używa się w liczbie pojedynczej i w rodzaju żeńskim, dlatego że to jest la comunidad autonoma albo la región de Canarias. I mamy tutaj jeszcze inną ciekawą rzecz. El clima oczywiście jest rodzaju męskiego, dokładnie tak samo jak w języku polskim i jest to jeden z najczęstszych przez nas popełnianych błędów, bo robimy la nagle z tego, ale już wiecie, jeśli oglądacie moje odcinki, że tak nie powinno być. No i tutaj mamy bardzo fajny przykład na to, jak można użyć tego w zdaniu z tym un papel fundamental. Tutaj mieliśmy akurat, ale jakikolwiek przymiotnik tam by wyglądał dobrze. Kolejny przykład. La creación de empleo juega un papel muy importante en la economía. La creación de empleo juega un papel muy importante en la economía, czyli kreacja, tworzenie pracy, tworzenie miejsc pracy w domyśle pełni, odgrywa bardzo ważną rolę w ekonomii, w gospodarce. Tak możemy to zrozumieć. Tutaj znowu mamy muy importante. Możecie się zastanawiać, dlaczego tam wcześniej było el papel de villano, a teraz mamy un papel muy importante, wcześniej un papel muy fundamental, czy fundamental po prostu. Dlaczego tutaj jest un, a tam było el? Chodzi o to, że el papel de villano w tamtej pelikuli, w tamtym filmie być może, albo w tamtym spektaklu teatralnym, to była ta konkretna rola teatralna, która była akurat rolą złoczyńcy, rolą złego charakteru, złego bohatera, a tutaj waloryzujemy tę rolę, jaką pełni coś i dlatego jest właśnie un. Jeśli w ten sposób waloryzujemy w języku hiszpańskim, to właśnie najczęściej będziemy tutaj napotykać się na artikulos indeterminados, czyli na rodzajniki nieokreślone. Tak to właśnie najczęściej powinno wyglądać w języku hiszpańskim i tutaj znowu mamy jugar un papel muy importante. Można to też zinterpretować w nieco inny sposób. Możemy powiedzieć na przykład: la fiscalía no ha jugado su papel en este caso. La fiscalía no ha jugado su papel en este caso. Czyli prokuratura, tutaj fiscalía wiem, że się kojarzy z fiskusem, ale w Hiszpanii to bardziej jest właśnie prokuratura. Prokuratura nie odegrała swojej roli w tym przypadku, w tej sprawie. To znaczy, że nie spełniła swojej roli, nie spełniła oczekiwań, nie wypełniła swojej funkcji. Moglibyśmy też tak powiedzieć. W inny, lepszy stylistycznie sposób moglibyśmy powiedzieć, że no ha desempeñado su función. En este caso, no ha desempeñado su función. Też mogłoby tak być i znaczy to to samo. Nie wypełniła swojej roli, nie odegrała dobrze swojej roli, swojej funkcji nie wypełniła w oczekiwany jakiś tam sposób w tym akurat przypadku. Tak to właśnie też może wyglądać w języku hiszpańskim. Tak sobie teraz przypomniałem, że na kontenerach, które są przeznaczone do zbiórki papieru, do recyklingu papieru, jest napisane, albo przynajmniej było przez długi czas napisane, tu papel es importante. Tu papel es importante. I oczywiście, jeśli nie wiemy tego, nie znamy tej expresji jugar un papel importante, czy jeśli nie wiemy, że papel to też jest rola, no to też się zgadza, bo po prostu wiemy, że twój papier jest ważny, dlatego że jest to recykling papieru. Ale jeśli znamy też to znaczenie, to widzimy, że jest tutaj doble sentido. Wiemy, że tutaj jest podwójne znaczenie, że jest trochę juego de palabras, tutaj jest trochę gra słów, dlatego że oprócz tego, że twój papier jest ważny i że chcemy, żebyś go recyklował, no to jeszcze mamy to, że twoja rola jest ważna, czyli twoja rola w tym recyklachy, w tym recyklingu jest ważna. Zatem, jak widzicie, jeśli znamy więcej znaczeń, no to możemy lepiej odczytać właśnie takie smaczki, czy takie zabawy słową, takie gry słowne. Także to mi się teraz nasunęło, jeśli chodzi właśnie o ten papel, czy też papel importante.
Kolejny przykład. Los negociadores jugaron un papel crucial en la liberación de los rehenes. Los negociadores jugaron un papel crucial en la liberación de los rehenes. Czyli negocjatorzy zagrali podstawową, bazową, fundamentalną rolę w uwolnieniu zakładników. Tutaj widzimy znowu, że możemy dodać crucial. Właśnie najczęściej z tą rolą, z odgrywaniem tej roli pojawiają się takie przymiotniki jak ważny, fundamentalny, bazowy, podstawowy czy coś w tym stylu. Tutaj możemy użyć na przykład crucial. To znaczy, że ich praca była nie do przebicia w tym przypadku. Bez niej nie można by było tego osiągnąć. Tutaj mamy znowu taki przykład. I tak też może być. Możemy tutaj w czasie przeszłym dalszym to ułożyć indefinido. Wcześniej mieliśmy perfecto compuesto z fiscalio. I jeśli te przeszłości w języku hiszpańskim nadal sprawiają Wam problemy, to nie martwcie się, bo mój kurs o hiszpańskich czasach przeszłych, do którego to link znajdziecie pod spodem w opisie, rozwiązuje wszystkie Wasze zagwozdki, jeśli chodzi właśnie o te przeszłości bliższe, dalsze itd. itd. Dlatego serdecznie Wam ten kurs polecam. I za chwilę jeszcze jeden przykład. Możemy ułożyć sobie na przykład coś takiego. Si la infraestructura está bien diseñada, puede jugar un papel fundamental en el desarrollo urbano. Si la infraestructura está bien diseñada, puede jugar un papel fundamental en el desarrollo urbano. Czyli jeśli infrastruktura, jak widzicie tutaj, czyli infrastruktura po polsku, jest dobrze zaprojektowana, to może odgrywać fundamentalną rolę w rozwoju miejskim, w rozwoju urbanistycznym. Tak to moglibyśmy sobie ułożyć na przykład. Tutaj mamy dwie ciekawe rzeczy. Z jednej strony mamy está diseñada. Dlaczego está, a nie es? Dlatego, że mówimy o tym, że jest, jeśli jest dobrze zaprojektowana i mówimy, zwracając uwagę na efekt, na rezultat, o tym właśnie, a nie, że jest projektowana dobrze przez urbanistów w domyśle, tak aby była tutaj różnica. I z drugiej strony jest to zdanie warunkowe, ale realne, więc nie ma tutaj żadnych subpuntiwów, czyli że jeśli jest tak, to jest tak. Jeśli jest dobrze zaprojektowana, to może odgrywać fundamentalną rolę w rozwoju miejskim. O tym mówię. O jednej rzeczy mówię w kursie o ser, estar y haber, o tym dlaczego esta diseñada akurat tutaj lepiej brzmi, i o drugiej rzeczy, o raciones condicionales, mówię w kursie o zdaniach warunkowych. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie i wszystkie te kursy bardzo serdecznie Wam polecam. No i tak to właśnie wygląda z powiedzeniem jugar un papel importante na przykład w języku hiszpańskim. Jak widać, już oczywiście nie pada. Tam za mną nawet niebo jest coraz bardziej niebieskie. Także dlatego już wiecie, dlaczego lluvia jest aż tak ważna i odgrywa aż tak ważną rolę tutaj. Możemy powiedzieć: ya sabéis por qué la lluvia juega un papel tan importante. Ya sabéis por qué la lluvia juega un papel tan importante. Tak właśnie moglibyśmy powiedzieć. Oczywiście można też powiedzieć rol. El rol też istnieje, ale jest to kolejny albo anglicyzm, albo galicyzm i to się jeszcze bardziej odradza. To znaczy, że papel jako rola jest lepiej przyjmowalna przez ekspertów. W każdym razie możecie też mówić juega un rol importante. Też tak mogłoby być. Stylistycznie być może desempeñar un papel importante brzmi jeszcze lepiej. W każdym razie jugar un papel czy jugar un rol importante też może być. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jako zadanie domowe w komentarzu możecie napisać o czymś, co Wy myślicie, że juega un papel importante, żeby sobie to przećwiczyć. Zresztą im więcej komentarzy, tym lepiej. To zawsze dla algorytmu YouTube'owego pomaga. I ja na sam koniec powiem Wam, gdzie nagrywam
nagrywałem ten odcinek, jestem jak zwykle w Las Palmas de Gran Canaria i jak zwykle pod hotelem Santa Catalina, która jest tutaj właśnie. I jak zwykle jestem tutaj, nagrywam te odcinki, bo jest bardzo przyjemnie. Oczywiście okazjonalnie jakieś dzieciaki się tutaj pojawią i zaczną przeszkadzać, jeśli akurat nie pada, a nie pada bardzo często. No ale mam tutaj oportunidad, żeby hugować El Rol, czy też El Papel de Villano, tak jak właśnie to musiałem dzisiaj zrobić. W każdym razie deszcz też mi pomógł, jak widzieliście. I stąd jeszcze raz bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcecie wesprzeć Hablo Español, możecie to zrobić zarówno przez Patronite'a, jak i przez serwis kawowy, stawiając mi wirtualną kawę. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias, hasta luego.